ten webinar był troszkę inny, żeby jednak on był takim wzięciem oddechu, zbiciem się nieco w powietrze, doczepieniem sobie skrzydeł i spojrzeniem na to narzędzie w takiej szerszej perspektywie, trochę jak członka rodziny, może aż tak. Nie wiem, czy nie przesadziłem, ale mam takie poczucie, że trochę to tak jest, nie? On jest członkiem rodziny, on zajmuje trochę nam czasu w rozkładzie dnia i dobrze by było się z nim zaprzyjaźnić. Ja pamiętam, jak żeśmy się przygotowywali, to użyłem sformułowania oswoić i to mi się z małym nam wszystkim z małym księciem się skojarzyło i chyba coś w tym jest, prawda? Tak, zdecydowanie powiedziałaś o tym członku rodziny i się pojawił we mnie taka nutka oporu, no że jak to internet członkiem rodziny, ale na pewno to jest ktoś, kto z nami mieszka. Ktoś, kto jest obecny w naszych domach, w pokojach naszych dzieci. Ja lubię zaczynać z wysokiego C, bo to od razu ustawia nam wszystko inne i myślę, że mając tę świadomość, że to jest takie trochę szersze spojrzenie na internet, to możemy tak zrobić. No mamy ze sobą półtora roku, myślę, że bardzo wyjątkowe, do którego nikt nie był z nas przygotowany, w którym musieliśmy się odnaleźć na różnych polach. Nie chodzi tylko o edukację, ale w ogóle większość z nas przez jakiś czas była na przykład zamknięta w domach. Musieliśmy organizować również życie rodzinne, zwłaszcza z dalszą rodziną. Niektóre wydarzenia świąteczne odbyły się również w sposób zdalny. Wiele rzeczy zafunkcjonowało inaczej i próbujemy spojrzeć na ten czas jako na takie dostrzeżenie, że internet to już nie jest tylko, tak sobie myślę, rozrywka, narzędzie pracy bardziej dla dorosłych, tylko że to już jest narzędzie kulturotwórcze, społecznotwórcze, relacjotwórcze. Tutaj wiele wątków myślę, że przez ten półtora roku wybrzmiało. Izo, jak ty widzisz, czy coś się zmieniło na przykład w twoim podejściu do internetu przez te półtora roku? Bo gdybym to pytanie zadał, gdybyśmy sobie zadali je na przykład półtora roku temu, to pewnie byłyby inne odpowiedzi. A jak jest teraz? No, myślę, że się bardzo dużo zmieniło, bo rzeczywiście internet... Próbowałam sobie zrobić takie ćwiczenie z wyobraźni i wyobrazić sobie, jak wyglądałby świat w czasie pandemii, gdybyśmy nie mieli internetu, to mam poczucie, że byłaby to prawdziwa izolacja. Izolacja od relacji, izolacja społeczna, izolacja dla naszych dzieci, dla naszych rodzin, dla nas samych, brak możliwości pracy, brak możliwości nauki zdalnej. I dopiero jak sobie to uświadomiłam, to pomyślałam, że bardzo ten internet doceniam. I ta relacja zmieniła się jakoś in plus, ale też dużo refleksji jakoś mojej budzi temat czasu. Bo to jest taki temat, który się często porusza, który też na naszych warsztatach w programie ASY Internetu wybrzmiewa, no jak długo, jak dużo czasu nasze dzieci nastoletnie czy nawet młodsze powinny spędzać w internecie. No i słuchajcie, mam poczucie, że COVID i cały ten lockdown trochę przewartościował, może inaczej, trochę tę kwestię czasu zepchnął na drugi plan, ponieważ siłą rzeczy wszyscy spędzaliśmy w internecie więcej czasu, jak się spodziewam, wszyscy albo większość z nas spędzała w internecie więcej czasu niż przed COVID-em. Czasem było to dużo czasu rzeczywiście, bo jak rozmawiam z nauczycielami, nauczycielkami, to są lekcje plus przygotowanie do nich. Dzieci w edukacji zdalnej, to pewnie wiele z Państwa wie, jak to wyglądało, że to jest rzeczywiście kilka godzin dziennie plus jakaś praca domowa. I mam taką refleksję, że moje myślenie o internecie zmieniło się trochę w stronę... Znaczy pytanie, ile przestało mieć na znaczeniu, bardziej większego znaczenia nabrało pytanie, co tam robisz, jakie to jest jakości i czy to cię rozwija i czy to wspiera twój dobrostan i na jakie potrzeby to odpowiada twoje, nasze, wasze, rodzinne czy moich dzieci, więc to ta kwestia czasu, powiedziałam, internet a czas, to jest coś, co się bardzo, bardzo zmieniło. Jak jest u was, Marcin? Jest mi to bardzo bliskie, choć muszę przyznać, że ja mam piątkę dzieci, bo Państwo może nie wiedzą o tym i u nas trochę czas musi być określany przy piątce dzieci, zwłaszcza, że nie mamy aż tylu urządzeń dla każdego z nich, jeżeli na przykład się spotykają i w coś grają, więc tam czasem trzeba się wymieniać i czas jeszcze cały czas jest obecny jako taki jeden z
regulatorów, może o tak, dostępu do internetu, ale zdecydowanie się zgadzam z tym, że w ogóle on powinien przestać być, tak mi się wydaje, jakimś takim punktem odniesienia. To znaczy już nie regulować dostępu do internetu dzieciom poprzez, nie wiem, 45 minut, pół godziny, godzina, dwie godziny, różnie to bywa w rodzinach, czy też w zależności od wieku, ale że bardziej patrzeć na jakość, czyli co tak naprawdę dziecko robi w internecie, co jemu to daje, co daje też rodzinie, czy na przykład jest trudnością też w rodzinie, bo też może tak być oczywiście, i dlaczego to jest trudnością, to znaczy stawiamy sobie pytanie dookoła tego zjawiska, dlaczego dziecko siedzi przy komputerze, przy internecie i co mu to daje. I ja bym to nazwał tak na nasze osobiste potrzeby, że jakby zaczynamy myśleć wartościami bardziej niż właśnie wartością czasu, takimi wartościami bardziej humanistycznymi, personalistycznymi, to bardzo wielkie słowa teraz używam, ale myślę, że to już jest takie bardziej podejście, które racjonalizuje internet w życiu dziecka, rodziny i nadaje mu jakieś znaczenie. Dlaczego? I tu byśmy pewnie mogli wrócić do tego początku naszej rozmowy, dlatego że to już nie jest tylko rozrywka. Najczęściej dziecko korzysta z internetu jako rozrywki. Już po tym półtorarocznym doświadczeniu edukacji zdalnej wiemy, że to jest również bardzo dobre narzędzie edukacyjne, że bardzo dużo wiedzy jest pod kliknięciem dosłownie i że na przykład można albo nawiązać, albo odświeżyć, albo zadzierzgnąć silniejsze relacje z, na przykład z dalszą rodziną niż tak było przed COVID-em. No, tak sobie wyobrażam, że może nie mieliśmy okazji do tego, żeby zadzwonić do babci czy do dziadka telefonem, ale łatwiejsze się to nagle zrobiło na WhatsAppie, na Messengerze czy na Skype'ie i że fajnie by było, gdybyśmy to na przykład zachowali, bo to jest jedno z pytań, które też mi chodzi po głowie, no co z tego doświadczenia wyjmiemy i wyciągniemy dalej, co będzie pozytywne dla naszej rodziny, co warto zachować, na przykład warto, co za warto zachować w nauce, w edukacji, czy szkoła się zmieni pod wpływem tego doświadczenia. Na razie mam odpowiedzi mieszane sam dla siebie, to znaczy jedne są takie, że bardzo bym chciał, żeby się zmieniła, ale moja bardziej taka, nie chcę powiedzieć pesymistyczna, ale może bardziej realistyczno ponura natura mówi mi, że jednak większość będzie chciała, żeby było jak było wcześniej, nie? Że jednak coś z tego, że z tego wszystkiego mało zostanie, ale może ja jestem marudą, a ty będziesz tą optymistyczną tutaj. No nie, nie jesteś marudą, uśmiecham się Marcin, jak mówisz, bo to dotyka takiej mojej ważnej tęsknoty i też miałam nadzieję, że po pandemii tak usiądziemy wszyscy razem, rodzice, nauczyciele, cała społeczność i pomyślimy, no jak to zmienić, co zrobić, żeby internet był narzędziem budowania relacji, żeby nie był traktowany jako przeszkadzacz, bo ja słuchajcie, mam takie wrażenie, jak rozmawiam z innymi rodzicami, że często rozmawiając o internecie wychodzimy od tego, od zagrożeń, że często te pytania, które się pojawiają, dotyczą tego, jak chronić dzieci, jak zabezpieczać dzieci, jak mówić o tym, żeby nie weszły tam, gdzie nie trzeba, jak roztaczać nad nimi ten parasol ochronny. No i w momencie, kiedy ta pandemia nastała, to tak naprawdę internet służył nam do wielu, tak jak powiedziałaś, bardzo fajnych i dobrych rzeczy i na przykład budowanie relacji rówieśniczych nie byłoby możliwe, gdyby nie internet, przynajmniej w pewnych etapach pandemii, kiedy były te ograniczenia wychodzenia. I też pamiętam, że moje rozmowy z córkami i innymi rodzicami bardzo oscylowały wokół takiego tematu tych wartości, o których mówisz, nie? Okej, wartością jest na przykład kontakt z rówieśnikami, wartością jest no właśnie budowanie relacji i jak to zrobić mądrze przez internet. Jak to zrobić, żeby zadbać też o inne aspekty, na przykład o nie wiem, dobrostan fizyczny, o to, żeby się oczy nie męczyły dzieciom, o to, żeby, nie wiem, też był jakiś rodzaj ruchu w tym, tak? Taki ruchu fizycznego. Mhm. Więc ten internet siłą rzeczy wymusił trochę taką rewolucję na nas. Wymusił rewolucję i na szkołach, i na rodzinach. Ja mam poczucie, że ona idzie w dobrym kierunku, że my już lepiej mówimy o tym internecie, który nam po prostu umożliwił funkcjonowanie.
I myślę, że się trochę rzeczy zmieni. Na przykład to, co się u mnie zmieniło bardzo w pandemii, to ja zaczęłam z dziećmi być bardziej obecna w internecie. Siłą rzeczy wymuszały to, nie wiem, takie relacje czy takie wsparcie w edukacji zdalnej, bo chciałam wiedzieć, co w trawie piszczy, chciałam być obecna, chciałam też jakoś wspierać moje dzieci, więc to był pretekst, żeby wejść razem i po prostu być w tej sieci i gadać o tym, co tam się dzieje, co jest dla dzieci ważne, czym żyją i też jak mają sobie radzić z pewnymi zagwozdkami, które się pojawiają. Jedną z takich zagwozdek, z takich trudności było właśnie dbanie o dobrostan. To znaczy, jak sobie z tym poradzić, że wszyscy ciągle są online. I to, słuchajcie, było niesamowite, bo w pewnym momencie myśmy doszli do takiego wniosku, że no tego jest za dużo. I to nie był wniosek mój jako mamy, która stoi tutaj z batem i mówi za dużo, korzystałaś godzinę i wychodzimy, tylko to był wniosek dzieci, które stwierdziły, że no nie, no to jest nie do wytrzymania, jak ciągle nam przychodzą jakieś powiadomienia. Albo jak właśnie ciągle coś ktoś od nas chce w tym online. Więc miałam taką refleksję, że też jeżeli jesteśmy w tym doświadczeniu, które zostaliśmy wrzuceni w tym doświadczeniu online'u i jeżeli po prostu pobędziemy w tym z dziećmi, poprzyglądamy się temu, poeksplorujemy te aktywności, to pewne, użyję takiego górnolotnego sformułowania, pewna mądrość życiowa, pewne rozwiązania przyjdą, tak? I to nie musi być realizowane przy pomocy zakazów i nakazów, ale po prostu bycia w sieci, przyglądania się temu, co się dzieje i jakiegoś podejmowania wspólnego decyzji, że okej, tutaj stop, tutaj już tyle godzin dzisiaj siedziałam, że sama widzę, że mi to nie robi dobrze. Miałam nawet taki moment, że zaczęliśmy grać w pewną grę rodzinnie i moje córki stwierdziły w pewnym momencie, że to bardzo im nie sprzyja. Że one po jakimś czasie grania są zupełnie rozproszone i że nie mogą odsunąć myśli od tej gry i przestały w to grać. Więc takie też mam refleksje, wiesz, Marcin, o zaufaniu do dzieci, nie? Że jak się z nimi po prostu będzie i podoświadcza tego wspólnie, o tym pogada, to przychodzą bardzo fajne rozwiązania. Ja tutaj wyrywałem się, żeby ci wejść w słowo, ale bo wiesz, parę myśli fajnych obudziłaś też we mnie, takich wspomnień, słuchaj, z zeszłego roku, czyli to początek pandemii i moje dzieci, my jesteśmy w edukacji domowej, więc jakby nam w takim schemacie życia rodziny niewiele jakby się zmieniło w tym czasie, ale no, ponieważ dzieci nie mogły na przykład chodzić do lasu, bo był taki czas, że po prostu nie można było się poruszać po ulicach w ciągu dnia, czy dzieci młodsze nie mogły i one były przy tym ekranie, no, siłą rzeczy ciągnęły do tego, co łatwo pewne potrzeby zaspokaja. W jakimś, chyba był maj, czyli takie 2-3 miesiące już minęły tej pandemii i jedna z moich córek powiedziała, tato, kiedy wreszcie wyjdziemy z domu i na przykład pójdziemy na kajaki? No kajaki to nie jest, słuchajcie, wiecie, wyjście na godzinkę i wracamy, nie? Tylko to już jest cały dzień. Ona z pewną świadomością powiedziała, że już jakby nie chce patrzeć w ekran, chce pójść do lasu, zobaczyć te rośliny, drzewa, doświadczyć wody, usłyszeć ptaki. I wtedy zrozumiałem, że w dziecku w pewnym momencie, ona ma, bo to też ważne, jaki jest wiek, ona chyba miała wtedy 8 lat, że w takim dziecku już się pojawia taka, powiedziałaś, autorefleksja, ja bym powiedział jeszcze samoregulacja, samosterowność, nie? Jakby ona już czuje, tutaj chyba przesadziłem, nie? Że tutaj już za daleko to wszystko poszło, że trzeba znaleźć coś na drugą szalę, żeby złapać tę równowagę. Ja liczyłem, powiedziałaś 3 razy słowo dobrostan od początku naszego webinaru. Ja je uwielbiam. To jest słowo, które uważam, że słusznie wybrzmiało w ostatnim czasie. W ostatnim czasie to już myślę, że ze 2 lata, bo ono zaczęło się pojawiać jeszcze przed pandemią, bo ono oddaje, myślę, że to, co do czego chyba chcemy, tak myślę, wydaje programem ASI Internetu doprowadzić, czyli do znalezienia takiej równowagi w zaspokajaniu pewnej ciekawości, którą niesie ze sobą internet, bo on jest ciekawy, on jest pociągający, tam się dużo dzieje, ciekawych rzeczy. Znowu odwołam się do osobistego doświadczenia, czy bardziej doświadczenia mojej córki, która mi powiedziała, że ona lubi grać, bo ma poczucie, że jak coś kliknie, to coś się dzieje. To powiedziała swoim językiem, ja mówię językiem dorosłego, ona ma poczucie sprawczości, po prostu, tak? I to jest dla niej ważne, mieć poczucie sprawczości. I ona by mi tego nie potrafiła pewnie nazwać, a dzięki temu, że ja to zaobserwowałem i ona mi to powiedziała, nagle zrozumiałem, jaka jest jej potrzeba. I
to jest na przykład jedno z odkryć internetu, znaczy internetu, internet przyniósł to odkrycie dla mnie jako rodzica, czyli dostrzeżenie, co moje córki pociąga w internecie, każdą z nich co innego oczywiście pociąga, co im daje na przykład to, że coś sobie obejrzy, a potem to, co obejrzała, zabierze w swój wewnętrzny świat na przykład wyobraźni i zaczyna się bawić klockami, kontynuuje tę zabawę z filmu czy serialu w świecie realnym. Także i to, że ja byłem w domu, bo to też ważna informacja, dla mnie to też nastąpiła zmiana, ponieważ zacząłem pracować z domu, jestem tu od rana do wieczora i jeżeli coś jest, jakaś jest potrzeba, żebym się w coś zaangażował, to da się to tak zorganizować, żebym, no właśnie, jestem na strychu, jak Państwo widzą, są skosy, więc się wszystko zgadza, mogę zejść wtedy na dół i coś zrobić, tak? Możemy się tak dogadać, tak urządzić dzień. Ja zacząłem dostrzegać takie etapy rozwojowe, których na przykład wcześniej nie widziałem. Wracając do domu po 8 godzinach pracy, wchodziłem w jakiś świat, który już troszeczkę był mi obcy, no bo w międzyczasie się wiele zadziało, a teraz ja już jestem w miarę na bieżąco. Także dostrzegam tę zmianę również taką pozytywną dla siebie, jako rodzica. I teraz takie miałeś pytanie. Czas. No. A no, chciałam ci jeszcze cię dopytać, czy miałeś czas obarczony swoją pracą zdalną i tak dalej, wiemy, ile rodzice w czasie COVID-u musieli przejść. Ale czy miałeś czas, żeby pobyć z dziećmi w sieci? Teraz tak sobie myślę, bo one rzeczywiście zapraszały mnie często do grania, na przykład w Minecrafta. Nie jest to dla mnie... Znaczy, rozumiem grę, rozumiem mechanikę, nie podziela zachwytu, może tak, ale jakby wiem, o co chodzi i to poczucie sprawczości tam jest ogromne, prawda? Tam wszystko od ciebie zależy i ty sobie budujesz swój świat. Starałem się dzielić czymś innym, to znaczy jeżeli one mnie wpuszczały do swojego świata, to ja zawsze chciałem się podzielić czymś, co na przykład mnie zachwyca i to się rzeczywiście zadziało w ostatnim półtora roku, to znaczy obejrzeliśmy z córkami na przykład wszystkie części Gwiezdnych Wojen i zaczęliśmy grać w niektóre gry ze świata Gwiezdnych Wojen, rzeczywiście to się zadziało, ale starałem się oczywiście jak to rodzic taki, który myśli też edukacyjnie od razu, sprzedać przy okazji kilka takich wątków edukacyjnych. Na szczęście Gwiezdne Wojny są pełne tego, czyli takich wątków, saga rodzinna, wątki polityczne, tam są różne nacje, każda nacja ciągnie w swoją stronę, wiesz, dużo rzeczy można przy okazji opowiedzieć. Więc tak, to się zadziało. Ale wiesz co, poruszyłaś ważny wątek, o który chciałem, żebyśmy pociągnęli trochę dalej, to znaczy właśnie, jak teraz być z dzieckiem w sieci, bo to jest, myślę, że jakby tu się zgadzamy, nie, że to jest sposób na to, żeby w ogóle dziecko oswoić z internetem, to znaczy wejść z nim do niego. Ja tak w ogóle sobie wyobrażam idealną sytuację, że rodzic jest tym, który wprowadza dziecko do sieci, jest przewodnikiem. Nie rówieśnicy, bo rówieśnicy to raczej pociągną w taką stronę, w którą byśmy pewnie nie chcieli, żeby nasze dziecko poszło. I też nie chodzi o to, żeby dziecko kompletnie odciąć od tych pewnych niebezpieczeństw, tylko jakby, że ja jestem tym pierwszym, który mu mówi, to jest fajne, to jest ciekawe, tutaj uważaj, bo tutaj może być niebezpiecznie. Albo wręcz, nazywając wprost, masz takich youtuberów, patostreamerów, mówiąc nawet jak się nazywają, i powiedzieć uważaj, bo robią rzeczy niebezpieczne. No niektórzy z tych youtuberów już mają problemy z prawem, albo wręcz siedzą w areszcie. I to jest takie moje doświadczenie, muszę też powiedzieć, bo to bardzo mnie tak zaimponowała moja jedna z moich córek, kiedy powiedziałem o Lordzie Kurszwilu, który wtedy jeszcze nie miał problemów z prawem, ale robił rzeczy, które już rodziców jakby zapalały czerwoną lampkę w rodzicach. Ja to powiedziałem swojej córce, że pewnie gdzieś tam się obiło tobie o uszy, albo tam zajrzysz, bo ktoś ci coś podrzuci. Ja uważam, że on robi rzeczy złe i dlaczego robi rzeczy złe, dlaczego tak uważam? Zacząłem jej o tym opowiadać wprost i ona po jakimś czasie powiedziała, wiesz co, tata, ja jeszcze go nigdy nie widziałam i chyba nie chcę. No i tak powiesz, poczułem się dumny z jednej strony, z drugiej to znaczy, że ja jako rodzic pewien sukces osiągnąłem, ale z drugiej strony to przecież ona podjęła decyzję, że nie będzie wchodzić tam, gdzie jest, dzieje się coś złego. Czyli mamy dwa zwycięstwa, można powiedzieć. Ja jako rodzica, a ona sama sobie, tak zaczęła, ustawiła sobie pewną barierę, że tam nie chce iść. I myślę, że to jest właśnie sposób najlepszy, czyli ja jestem tym, który o rzeczach istniejących w internecie, czyli również o niebezpieczeństwach typu, nie wiem, FOMO, sexting, mówię jako pierwszy. Tak, to, tak widzę idealne wprowadzenie dziecka w internet. Oczywiście wszystkie towarzyszące temu inicjatywy, jak choćby asy internetu, czy lekcje informatyki w szkole, że jak najbardziej uważam, że to jest bardzo w porządku.
ale tak, no też cię słucham i tak myślałam, że będzie taka wymiana między nami, że będziemy się nawzajem inspirować i rzeczywiście tak jest, bo ty mówisz, że zaczerpnęłaś od swoich, że wykorzystałaś tę okazję, żeby dzieciom opowiedzieć o różnych zjawiskach i o tej wiedzy o sieci, którą masz. Ja z kolei bardzo dużo się od swoich dzieci nauczyłam, będąc z nimi w internecie i uznaję, że skoro są jakieś zjawiska, które są, po prostu są, tak jak mówisz o tych patostreamerach, to fajnie jest się im przyjrzeć i być tam razem. I na przykład wspólnie obejrzeliśmy słynną już teraz ekipę. A jedliście lody? Oj, ja, słuchajcie, dzisiaj udało nam się po raz pierwszy dawać lody ekipy. To jest wydarzenie. To jest sukces. To jest sukces. Moja córka gdzieś upolowała, tak. Natomiast rzeczywiście obejrzałam to z córkami z takim pytaniem, dziewczyny, obejrzyjmy to razem i pokażcie mi, co tam jest takiego fascynującego. O co tam w ogóle chodzi? Akurat obejrzeliśmy taki odcinek, gdzie oni robili pewną grę taką między sobą i też mnie to zainspirowało, żeby podobną grę wymyślić, jak jedziemy gdzieś tam autem i się nudzimy. Ale na przykład bardzo się wkręciłam w tym czasie w DIY, czyli tak zwane zrób to sam, ponieważ jedna z moich córek miała dużą chęć robienia manualnych różnych rzeczy, więc wspólnie poeksplorowałyśmy różne właśnie te kanały związane z takim robieniem rzeczy manualnych i też powiem, że miałam w tym swoją agendę, a moja agenda była taka, że okej, siedzimy tyle przed ekranami, tak mało dbamy o swoje ciała i o to, żeby się te ciała ruszały i żeby coś się działo innego niż, inne zmysły były uruchomione niż zmysł wzroku i słuchu, więc to DIY służyło nam temu, że no właśnie najpierw oglądałyśmy te filmiki, a potem robiłyśmy różne rzeczy naszymi własnymi rękami i wykorzystywałyśmy ten czas już bezekranowy. I to było rzeczywiście fajne, bo na przykład mnie wsparło w kreatywności. Bo powiem ci szczerze, że te półtora roku bycia z dziećmi, no, był taki moment, że ja sobie myślałam, rany, i co my mamy robić? Właśnie nie wyjdziemy na rowery, nie zrobimy tego, nie zrobimy tamtego. Przecież były takie momenty, że nawet nie można było wychodzić, prawda, w przestrzeń publiczną. No i wtedy internet jako źródło kreatywności bardzo, bardzo nam się przydał. I też wydaje mi się istotne, tak mnie zainspirowałaś tym, co mówiłaś, żeby nie robić z różnych rzeczy tabu. Tak. Nie, że no, my na przykład, jeżeli się coś pojawiało, tutaj była, akurat rozmawiałam z córką o takiej próbie phishingu, która gdzieś tam się pojawiła, o łańcuszkach, które były bardzo popularne, czyli ktoś komuś coś przysyła, kliknij tutaj, jak wyślesz do 10 osób, to będziesz miała szczęście do końca swojego życia, jeden dzień dłużej. I o tym gadałyśmy, co to w ogóle znaczy, jakie to miałoby konsekwencje, gdybyś to wysłała. Fake newsy, też świetny temat, który rozkminiałyśmy. COVID był kopalnią, cały temat w ogóle koronawirusa był kopalnią. Było mnóstwo materiałów, na bazie których mogłyśmy o tym rozmawiać i też nie z takiej pozycji, że przyjdzie mama i powie, to jest złe, córko, nie czytaj tego, to jest nieprawda, tylko okej, no co może świadczyć w tym artykule, że on jest zmyślony, zobacz na to zdjęcie, przyjrzyj się mu, czy to jest fake, czy to jest prawda. I efekt był taki, że za którymś razem moja córka przyszła i pokazuje mi coś tam, mówi, mamo, ja nie jestem pewna, spójrz na to, czy to jest fake, czy to nie jest fake, pogadajmy o tym. Więc to był taki czas właśnie też eksplorowania zagrożeń, ale nie na zasadzie to jest straszne i tam nie wchodź, tylko o, przyjrzyjmy się, czy to jest groźne, czy to nie jest groźne. Kliknąć, nie kliknąć, pobadajmy to wspólnie. Posiedźmy w tym razem. Więc uważam to za taki bardzo twórczy czas i taki no, uczący, i to powiedziałam, uczący dla obu stron. Myślę, że i dla dzieci, ale też dla mnie, bo pozwoliło mi wejść głębiej w to, czym żyją młodzi ludzie. Bo wiem szczerze, że nie wiem jak ty, Marcinie, jestem taką dosyć zapracowaną osobą i nie miałabym chyba przestrzeni, żeby tak usiąść i obejrzeć tą ekipę. Albo coś innego, nie? A tutaj po prostu to się działo, byliśmy w tym, czasem nie było innych aktywności fajniejszych, więc po prostu się przyglądaliśmy temu, co się dzieje wspólnie z dziećmi. No i to odwrócenie roli, że dzieci mogą być moim przewodnikiem
moimi przewodniczkami po sieci, było dla mnie jakoś bardzo fascynujące i to się rzeczywiście zintensyfikowało w czasie koronawirusa. To ja się tutaj podpisuję pod tym, co powiedziałaś, bo na przykład mnie córki wprowadziły, córka najstarsza wprowadziła w TikToka. Albo zmobilizowała na przełomie roku, no już trochę mi opadł entuzjazm, żeby trochę zadbać o swoje konto na Instagramie. Jakby to dla niej było ważne, żeby podglądać tatę tam również, nie, żeby się coś pojawiało. Tak, i to odwrócenie ról myślę, że jest bardzo fajne. To mi trochę przypomina odwróconą lekcję w szkole, nie, gdzie to uczeń jest tym, który sam szuka narzędzi do tego, żeby się o czymś dowiedzieć i o czymś na przykład opowiedzieć potem nauczycielowi czy rodzicowi. I to jest dla mnie fajne, bo to pokazuje mi znowu, traktuję to jako informację zwrotną o tym, co moje dziecko interesuje. Bo teraz próbuję sobie przypomnieć takie konkretne wydarzenia, ale to już na 2 lata temu się zdarzyło, że jedna z córek robiła prezentację. Sama z siebie, ale właśnie zainspirowana czymś, co widziała w internecie. Widziała jakiegoś wieloryba, którego rozpruto, wyrzucono na brzeg, znaczy morze wyrzuciło na brzeg, rozpruto mu brzuch i okazało się, że wysypały się z niego śmieci, tak, które się on najadł i przez to zginął. I ona zrobiła, bardzo poruszona tą sytuacją, zrobiła prezentację, bazując na tym, co znalazła w internecie. Lat wtedy miała 9, 10, jakoś tak, to była najstarsza córka. Ja pamiętam tę prezentację do dzisiaj, bo no, po pierwsze sama tematyka była ważna, to była tematyka ekologiczna, nie? Jakby jak zadbać o planetę. Po drugie poczułem, że ojejku, w dziecku się obudziła taka wrażliwość i dojrzałość, której by wymagało od wielu dorosłych wręcz, tak? Że miejmy świadomość, że to od nas zależy, w jakim świecie żyjemy. I ona to już wtedy wiedziała i to wszystko się odbyło dzięki internetowi. Nic nam nie mówiła, sobie grzebała sama, wiesz, szukała zdjęcia w Google Foto, i wygrzebała po prostu jakieś takie informacje, więc to było bardzo poruszające. I na przykład ostatnio, znowu takie odkrycie, bo to już zaczynam wchodzić w takie szczegóły, ale one są fajne, że wykupiliśmy abonament do audiobooków, do takiego sklepu z audiobookami, gdzie jest ich pełno. I po prostu kolejne córki, jedna czy druga z kolei przychodzi i mówi, jakie fajne rzeczy posłuchała właśnie w formie audiobooków. I znowu, jakieś rzeczy, których ja nie znam, ona mówi, że to jest dla niej fajne i ciekawe. I zaczynamy rozmawiać, dlaczego. I trochę ją to zainspirowało do tego, żebyśmy zaczęli pisać wspólnie książkę. No, ale wiesz, to jest tak, że znowu... Zresztą też na jaki temat... No, fantazy zdecydowanie. No, muszą być smoki i rycerze, no wiesz, i ten zły, którego trzeba pokonać. Bardzo uprościłem tę historię, tam będzie więcej wątków. Na razie żeśmy się zawiesili chwilowo, bo to był taki entuzjazm na jakiejś tam fali właśnie po obejrzeniu chyba jakiegoś filmu czy serialu, czy wysłuchania audiobooka właśnie, tak, audiobooka. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale bardzo mi się podoba to odwrócenie ról. Wiesz co, ja tu podglądam komentarze na Facebooku i rzeczywiście Marta Smokiewicz-Borkowska napisała bardzo słuszną uwagę a propos ekipy. Zobacz, my mówimy o ekipie pozytywnie. Jak czytam komentarze rodziców, naszych rówieśników, bardzo często to wszystko jest takie, wiesz, ekipa, co to jest, jakie to zło, jaki sieczkę z mózgu robi naszym dzieciom. Piszą to, nie wiem, 30-40-latkowie, pewnie 50 już nie, ale a może też, nie wiadomo. I tak sobie myślę, ach, boomerzy, gdybyście się tak cofnęli te 20-30 lat wstecz, to pomyślcie, co wy żeście robili w tym wieku, nie? I czym się interesowaliście? Seneką? Czytaliście Senekę, Arystotelesa? Czy raczej szukaliście, nie wiem, pomysłu na to, jak obejrzeć załogę G? To już bardzo mocno sięgnąłem teraz w głąb przeszłości naszej, ale no, jakieś takie raczej filmy proste, proste rozrywki, tego żeśmy szukali. I po prostu potrzeby dzieci, mam wrażenie, są bardzo podobne, niezależnie od tego, w jakich okolicznościach żyjemy, tylko że my mieliśmy do wyboru 2 kanały, które je zaspokajały, mówię oczywiście o telewizji, a tutaj dzieci mają ogromny wybór i oczywiście czasem szukają prostych rozrywek, bo to jest wygodne kliknąć, patrzeć i nie myśleć za bardzo, ale jak się okazuje, i to też o tym mówiliśmy wcześniej, jeżeli da się dziecku pewną przestrzeń wolności, to ono w pewnym momencie zaczyna z głodu takiego intelektualnego szukać czegoś, co je zaciekawi i zainspiruje do działania offline. I też znowu doświadczenie, bo pytałaś o te doświadczenia różne, to moja córka zaczęła na przykład malować. Znalazła tutoriale na TikToku i zaczęła po prostu dzięki temu malować, bo okazuje się, że w 30 sekund czy w minutę da się bardzo dużo pokazać i
potem no, parę godzin na tym spędzała, więc jak się okazuje, mówię na malowaniu już, więc internet, życie offline zainspirowało do bycia offline, w ten sposób, o to mi chodziło. Ja też powiem, że tę ekipę, okropną w cudzysłowie, ale też ekipę wykorzystałam do rozmowy z dziećmi o mniejszościach, ponieważ tam jest jedna z osób, Mini Mike ma chyba taką ksywę, która jest osobą niskorosłą. I po prostu pogadaliśmy sobie o tym, jak to jest być mniejszością, co to znaczy. I sobie pomyślałam, że to jest w ogóle wspaniałe, że w takim, nie wiem, w czymś tak popularnym i tak jakby popowym, że to jest też pretekst, żeby pogadać o czymś takim, nie? Jak taka osoba może czuć, co to w ogóle znaczy i jak to jest. Także wykorzystałam ten temat do swojej działki, którą się interesuje, czyli właśnie. Powiedziałaś, Marcin, wcześniej ważną rzecz i też a propos tego pytania, które chcemy zadać osobom uczestniczącym. Powiedziałeś o tym byciu z dziećmi w sieci, o tym, że jakby w taki sposób poznajemy ich świat i sobie myślę, że skoro moje dziecko spędza w sieci, nie wiem, różnie pewnie macie, pół godziny, godzinę, dwie, a czasem nawet pięć, to znaczy, że to jest bardzo istotna część jego życia. Jeżeli ja chcę swoje dziecko znać i podchodzę do tego tematu z taką myślą, nie, no to jest w ogóle bez sensu, ta ekipa jest w ogóle bez, już się tak, te ekipy uczepiliśmy, nie, ale no to co robisz, nie, to jest marnowanie czasu, to w ogóle, to zastanawiam się właśnie, jak nasze dziecko się z tym czuje i czy to nie jest takie poczucie, że to, czym ja żyję w tej chwili i to, co mnie zajmuje i to, co ja uważam za super ekstra fajne, to moja mama czy mój tata od razu mówi, że to jest w ogóle beznadziejne i bez sensu. I czy to jakoś nie dotyka, nie wiem, poczucia wartości naszych dzieci, tego, że ten świat, który jest, jaki jest, może nam się on nie podobać. Może mi się nie podobać, że moje dziecko gra w to czy w tamto, ale takie podejście, z którego z góry zakłada, że to jest w ogóle złe i wyjdź z tego internetu i przestań to oglądać, że to może powodować jakiś rodzaj dyskomfortu w naszych dzieciach. I bardzo bliskie mi jest wobec tego takie pytanie, dlaczego ty tam jesteś? Co jest dla ciebie ważne w tym, co robisz w internecie? Ale pytanie, uwaga, nie zadawane z takim, wiecie, z taką intencją, w ogóle, co to w ogóle jest, nie? Dlaczego to oglądasz? To jest takie beznadziejne, tylko z taką intencją, ciekawości. Że wow, opowiedz mi o tym, to jest twój świat, ja go nie rozumiem może, ja go nie znam, ja się interesuję czym innym, ja bym sobie chętnie posłuchała Bacha, a nie, nie wiem, jakieś tam piosenkarki pop, ale opowiedz mi o tym, co cię w tym kręci. To jest ważna część twojego życia, ja widzę, że to jest dla ciebie ważne. I jakby traktując ten internet z góry jako coś takiego, czego się trzeba pozbyć, bo tego jest za dużo, za bardzo, tracimy możliwość poznania naszych dzieci. I tracimy możliwość kontaktu z nimi. No bo wiesz, bo na przykład ty się, nie wiem, interesujesz czymś, jakbym ci teraz powiedziała, nie, to w ogóle jest głupie, Marcin, nie, odpuść to, przestań to robić, nie? To nie chciałbyś się ze mną zadawać. No wiesz, o co chodzi. Jak mówię to swojemu dziecku, to on od razu myśli, w ogóle nie, ta mama to mnie nie rozumie, totalnie nie, nie chcę z nią gadać. I być może sami sobie budujemy taką barierę, nie obejmując tego świata, nie wpuszczając go, tego świata online, nie będąc tam, nie traktując go poważnie, przede wszystkim. Mhm. Bo z naszej dorosłej perspektywy poważna to jest nauka, albo właśnie coś tam, a dla nich poważne jest co innego, nie? Dla nich, znaczy poważne jest to samo, bo te same potrzeby, ale realizują je właśnie w inny sposób. Więc no mnie to jakoś bardzo tak rozwinęło jako mamę i jako edukatorkę też, żeby ten świat wpuścić i spojrzeć na niego z ciekawością. I nawet powiem ci, jak przywołałaś tych patostreamerów i jak miałam okazję rozmawiać akurat z nie swoimi dziećmi, ale z innymi dziećmi, wśród których prowadziłam warsztaty i zapytałam ich, ale dlaczego? Ale co was w tym kręci? I uzyskałam odpowiedź, proszę pani, bo to jest tak absurdalne, że my się nie możemy oderwać, jak ktoś może być taki, żeby takie rzeczy robić. Przecież to jest takie głupie, proszę pani. I tak sobie pomyślałam, no tak, przecież ja też tak mam, przecież czasem nie mogę oderwać od czegoś, dlatego że to jest tak absurdalne i tak głupie.
I poczułam taką wspólnotę z nimi na tym poziomie, nie? Że no, ręka do góry, proszę Państwa, kto z Was nie oglądał czasami czegoś tak głupiego, jakiegoś głupiego serialu albo czegoś, co się wciągnęliśmy i nie mogliśmy się od tego oderwać, bo to było tak absurdalne, nie? Mi przychodzi do głowy, nie wiem, czy pamiętasz, taki program Śmiechu Warte. To było w latach 90., gdzie, prawda, Tadeusz Drozda pokazywał właśnie głupie filmiki. Nie? Człowiek się przewracał na skórce od banana. Przecież to miało ogromną oglądalność. Czy różniliśmy się w jakiś sposób od dzieci, które teraz oglądają właśnie jakieś głupoty w internecie na YouTubie? Głupoty, proszę wziąć w cudzysłów, bo ja nie chcę tego oceniać negatywnie. To jest pewna ciekawość świata, czy ludzi, którzy na przykład przekraczają pewne granice. Ktoś to robi w naszym imieniu, więc my to podglądamy z bezpiecznej pozycji, można tak powiedzieć. I rzeczywiście my przecież robiliśmy takie dziwne rzeczy też w tych młodszych latach, czy nawet teraz się zdarza, tak jak są czasem... No, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie włączył, nie wiem, śmieszne kotki na YouTubie, tak? Albo tak zwane funny compilation, gdzie człowiek właśnie jedzie samochodem i nagle, nie wiem, no nie, są różne, tak? Nie chcę mówić dokładnie, co tam znajdzie się. Jak się pisze funny compilation, to nagle jest seria po prostu filmów z takimi śmiesznymi rzeczami, bo ktoś przekracza pewne granice. Jest to pewna ciekawość i mówię, oglądamy to z pozycji bezpiecznej, bo ktoś to robi w naszym imieniu, więc konsekwencje przekroczenia granicy nas nie dotkną. Z tego moim zdaniem się też wzięły pranki, tak? No byśmy tego nie zrobili pewnie, bo balibyśmy się tego, że no, dostaniemy w głowę od tego, kto dostanie tym prankiem, prawda? Więc się zemści na nas. A tak to ktoś robi w naszym imieniu. Nie żebym od razu mówił, oglądajmy pranki, róbmy pranki, czy że to jest w porządku, tylko myślę, że jakby z takiej ciekawości się to bierze. I w ogóle ja jestem bardzo zachwycony tym, że my potrafimy powiedzieć również o tych negatywnych aspektach internetu, bo wydaje mi się, że jakby no to, tu się zgadzamy, że okej, ciekawość ciekawością, ale mogą być też konsekwencje psychiczne czy emocjonalne po obejrzeniu ilość tam takich filmów, czy na przykład stępienie wrażliwości na jakąś krzywdę ludzką, nie, że a tam to nie krzywda moja, więc można się pośmiać. Nie? Więc myślę, że tutaj musimy być ostrożni, ale my jako rodzice możemy od takich sytuacji wyjść i na przykład wyprowadzić dziecko, powiedzieć zobacz. Całkiem niedawno, w zeszłym tygodniu miałem nawet taką rozmowę z telewizją Superstacja, tam była tematyka takiego youtubera, ten film już zniknął z YouTube'a, który wymyślił taki zdalnie sterowany wózek, nie? I w tym wózku była sztuczna lalka, no każda lalka jest sztuczna, no ale wyjeżdżał ten wózek na ulicę, tak? I ludzie łapali go odruchowo, bo to jest normalny ludzki odruch, że jedzie wózek, pewnie jest dziecko w środku, zaraz wjedzie na ulicę i samochód je walnie. A to był prank. I on oczywiście dostał bardzo po głowie w takim sensie, że skrytykowali go ludzie i ci, którzy dostali tym prankiem, czyli byli na tych filmach, i ci, którzy potem to widzieli. Film został usunięty przez YouTube'a bardzo szybko i bardzo fajnie. Fajnie, że ten system weryfikacji zaczął działać dobrze. I ja na przykład bym jako rodzic zrobił coś takiego, że obejrzałbym z dzieckiem taki film i powiedział swojemu dziecku o tym, jak ja to widzę, znaczy, bo dziecko pewnie wszystkich konsekwencji nie dostrzeże, nie? Ale żeby na bardzo żywym przykładzie pewnego zła, tak mi się wydaje, etycznie to chyba jednak się tutaj zgadzamy, że jest to pewne zło, pokazać dziecku, czego nie robić i dlaczego tego nie robić, jakie to może mieć echo w jego życiu, w życiu ludzi, którzy byli na tym filmie, czy którzy to zobaczyli, i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jeden przykład, zanim ci oddam głos. To samo było z konkurencją ekipy, czyli z Teamem X, gdzie jedna z bohaterek, Natsu, wypłynęły jej filmiki sprzed kilku lat, gdzie no, myślę, że jesteśmy w gronie pewnie rodziców i dorosłych, no ona po prostu występowała przed seks kamerkami. I te filmy zostały wyciągnięte, wrzucone ponownie do sieci po kilku latach, więc jej się w pewien sposób oberwało. Ja wtedy, pamiętam, zrobiłem taki program u siebie na fanpage'u, że powiedziałem, słuchajcie rodzice, wykorzystajcie ten moment, bo wasze dzieci znają Natsu, znają Team X, znają ekipę, pokażcie im, zobacz dziecko, co się stanie, kiedy wrzucisz coś głupiego do sieci. To nie jest tak, że wrzucisz i to zostanie i ludzie zapomną, bo już nie wiem, następne rzeczy przyjdą. Ktoś zawsze może się cofnąć, wyciągnąć to i wykorzystać przeciwko tobie. Że można to wykorzystać, ten negatywny przykład, nie nasz, ale taki bliski sercu dziecka, bo też o tym mówiliśmy, że to są rzeczy ważne dla naszych dzieci, żeby powiedzieć mu, czego nie robić w internecie.
Znowu, bo ktoś to zrobił za nas, tak? Ale no, myślę, że raczej w tę stronę, czyli rozmawiajmy o tym, nawet po części pokazując to, co się da pokazać, ale po to, żeby porozmawiać z dzieckiem, bo to będzie skuteczniejsze, niż gdybyśmy zrobili, nie wiem, moralną gadkę taką ogólną, nie rób, bądź dobrym człowiekiem, nie bądź złym człowiekiem, nie? A tu masz konkret. Tu, gdzie jest serce dziecka, przy tym człowieku, przy którym jest serce dziecka, no ma to większą siłę, myślę, że taką edukacyjną i wychowawczą. I wiesz, myślę sobie, że my jako rodzice często nie gadamy o tym, albo zamykamy się w takich zakazach, bo być może część z nas się czuje niekompetentna, że tak naprawdę czujemy, że mało wiemy o internecie, nasze dzieci, mówiąc kolokwialnie, śmigają i wszystko wiedzą, no a my co tam, nie? No my, to pokolenie, które pamięta śmiechu warte i tak dalej, co my tam możemy wiedzieć? Oni są mądrzejsi od nas. I zaobserwowałam, że to czasem bywa blokujące, bo jednak jesteśmy przyzwyczajeni, że w większości dziedzin życia my wiemy więcej od naszych dzieci, bo mamy większe doświadczenie, bo to, bo tamto. Internet jest być może taką jedyną przestrzenią, gdzie my mamy przekonanie, dorośli, że dzieci wiedzą od nas więcej. I to nas może blokować, bo pojawia się myśl, no to co ja mu mogę dać, co ja mu mogę powiedzieć, jak on jest taki mądry, mogę mu tylko zakazać, bo wiem, ile tam jest zagrożeń, bo się naczytałam, naoglądałam i tak dalej. I jakbyśmy sobie z tą blokadą trochę popracowali, w sensie tak odsunęli ją delikatnie na bok, to wydaje mi się, że pokazuje się bardzo fajna rola nas jako rodziców. Znaczy niezależnie, czy to jest internet, czy to jest chodzenie po ulicy, czy nauka jazdy na rowerze, czy pływanie kajakiem, to mamy bardzo ważną rolę jako rodzice, czy wprowadzenia naszych dzieci w życie. Czyli innymi słowy, pokazania wartości, którymi się warto kierować. I nawet jak ja nie rozumiem czegoś tam w sieci, to zawsze mogę z dziećmi o tym porozmawiać i powiedzieć właśnie, słuchaj, no bo to jest, kurczę, no dla mnie wartością jest na przykład prawdomówność. No i jak możemy sobie poradzić w takiej sytuacji, jak tutaj widzę fejka, nie? Albo słuchaj, no dla mnie wartością jest prywatność, a widzę, że na tej waszej grupie na komunikatorze ludzie wysyłają filmiki i tak się zastanawiam, czy ludzie wiedzą, że są filmowani i czy wyrażają zgodę, albo właśnie co by się mogło z tym wydarzyć za rok, dwa, trzy. I te wszystkie wartości, które w asach internetu promujemy, życzliwość, jak to robić, żeby być życzliwym w sieci, żeby być życzliwym też w realu. Nie wiem, dla mnie taką ważną wartością jest to proszenie o pomoc. I taka też właśnie odwaga w proszeniu o pomoc. I często to poruszam z moimi dziećmi. Okej, no jesteś tam, czasem jesteś sam, sama, ale co byś zrobiła, gdyby się coś wydarzyło? Jakie masz pomysły? Jak można sobie poradzić? Czy zauważyłam, że dla mnie najważniejsze jest w takiej edukacji medialnej w moich dzieci przekonanie, że jakby się coś działo złego albo im, albo osobom w ich otoczeniu, to, że będą miały odwagę zwrócić się o wsparcie do mnie albo do innego dorosłego, nie wiem, nauczyciela, nauczycielki, kogoś, kto tam będzie. Że to jest taka super kompetencja, którą my jako rodzice możemy im przekazać, bo oni pewnych rzeczy jeszcze nie widzą, prawda? Patrzą z pozycji tu i teraz, jest grupa rówieśnicza, zaspokajam swoje potrzeby na tu i teraz w tej grupie czy w tych aktywnościach. My je widzimy i możemy o nich gadać i w tym jesteśmy bardzo kompetentni. Bo to jest nasza rola jako rodziców. Tak sobie myślę o takim naszym podejściu rodzicielskim. Ja bardzo je rozumiem też, miałem na początku bardzo podobne, czyli wszędzie jako tata widziałem zagrożenia. Jak o czymś myślałem nowym, to dobrze, najpierw jakie są tam zagrożenia? Wiesz, takie miałem podejście do wielu różnych sfer, nie mówię tylko o internecie. Czyli, że najpierw wybadać to, co jest złe, a mam takie poczucie, nie wiem, czy to jest efekt pandemii, ale chyba wtedy się to tak bardziej przekliknęło we mnie, że przede wszystkim szukajmy dobrych rzeczy, znaczy ja chcę przynajmniej szukać dobrych rzeczy w tych nowych sferach, do których wprowadzam dziecko, czy nawet gdzie sam idę, zobaczyć, co to dobrego robi we mnie. Oczywiście być wyczulonym również na pewne niebezpieczeństwa, ale nie myśleć przede wszystkim o niebezpieczeństwach. I na przykład chciałbym zaszczepić w swoich dzieciach na przyszłość coś takiego, żeby one były właściwie uzbrojone we wszystko, co,
co potrzebują do tego, żeby w tym internecie funkcjonować bezpiecznie beze mnie wręcz. Bo my mówimy na razie o wprowadzaniu dzieci w świat cyfrowy, ale gdzieś w pewnym momencie one będą tam same. I to wcześniej niż później. Tak? Wystarczy mi 13 lat, żeby mieć konto w mediach społecznościowych, przynajmniej niektórych, i już zacząć być na przykład twórcą treści. I to już jest wiek, w którym dziecko powinno wiedzieć, znaczy powinno, z mojego punktu widzenia jako rodzica, chciałbym, żeby wiedziało, co może wrzucać, czego nie może, gdzie łamie prawo, gdzie łamie jakby takie prawo ludzkie, tak, że na przykład wchodzę w intymność drugiego człowieka, bo coś pokazuje na przykład, czego on by nie chciał pokazać. I że ten czas, który mamy od, nie wiem, dania pierwszego telefonu, czy pierwszego komputera, czy tabletu, to są często lata, nie wiem, idzie dziecko do szkoły i już po prostu zaczyna pracować na komputerze, więc musi gdzieś tam mieć z nim styczność, że mamy tak naprawdę niewiele lat na to, żeby uzbroić dziecko w te kompetencje do bycia samemu w sieci. Z drugiej strony nie widzę innej opcji, to znaczy musimy to zrobić, bo w końcu dzieci zostaną same w sieci i raczej przed tym, kiedy osiągną pełnoletność, czyli przed 18 rokiem życia, już będą robiły wiele rzeczy same. I my już tam nie będziemy trochę mieli wpływu na to, co się dzieje. I bardzo bym nie chciał, żeby na przykład one przejęły pewne moje obawy, bo oczywiście gdzieś je mam z tyłu głowy i myślę, że to jest zresztą pewne poczucie odpowiedzialności rodzica, żeby mieć jednak to baczenie na pewne zło czy niebezpieczeństwa, które się w sieci czają, ale żeby jednak one szły do tej przestrzeni z taką ambicją robienia rzeczy dobrych i umiejętnością poradzenia sobie wtedy, kiedy dotknie je zło. O, tu może to postawię kropkę. Jestem ciekaw, co ty teraz powiesz na ten temat. Bo tak sobie myślę, z czym wychodzimy z tego. Wiesz, bo my sobie teraz spojrzeliśmy na ten czas, mówimy sobie o tym, co jest teraz, no ale za chwilę nasze dzieci dorosną, tak? Pójdą w ten świat same. I co my im damy w kwestii właśnie bycia w internecie? Ja myślę sobie też o takich głębszych potrzebach, które się tam kryją. I pamiętam takie poruszenie, które w niektórych warsztatach z rodzicami, które prowadziłam, jak zastanawialiśmy się, jakie potrzeby nasze dzieci zaspokajają w internecie. I oprócz tych potrzeb, które wymieniłeś, rozwoju, odkrywania nowych rzeczy i tak dalej, tam są bardzo, bardzo takie, powiedziałabym, fundamentalne potrzeby psychologiczne. Na przykład potrzeba akceptacji. I to się dzieje na zamkniętych grupach, to się dzieje, kiedy dzieci chcą mieć jak najwięcej lajków, chcą być widziane. I te pragnienia i potrzeby są realizowane też w online i wydaje mi się, że to jest takie pytanie, które ja traktuję często jako punkt wyjścia właśnie, jakie potrzeby tam zaspokajasz, nie? Jakie potrzeby zaspokajasz tym, że chcesz wrzucić jakiś filmik? Jakie potrzeby zaspokajasz tym, że jesteś w tej grupie albo tym, że jesteś, nie wiem, non-stop, czy też te powiadomienia gdzieś tam na portalu społecznościowym, czy coś robisz, bo wydaje mi się, że bez zrozumienia tych potrzeb my po prostu nie ruszymy dalej. I jak sobie rozmawiam z rodzicami, to widzę, tak roboczo sobie podzieliłam takie dwa podejścia do bycia w internecie, czy do dwa podejścia w kwestii dzieci, a internet. I oba określam słowami na K. Pierwsze to jest kontakt, a drugie to jest kontrola. I zauważyłam, że bardzo trudno je połączyć. To znaczy, że trudno jest mieć trochę kontroli i trochę kontaktu, bo one trochę się wykluczają nawzajem. Ja cię będę kontrolował, ale chcę też być w kontakcie i chcę wiedzieć, co u ciebie, jakie potrzeby zaspokajasz. I sama się z tym borykam, tak? No bo mówisz o tych zagrożeniach i uważam, że to powinno być uwzględnione, że naszym zadaniem jako rodziców też jest ochrona dzieci. I my nie możemy tego tak po prostu puścić i powiedzieć, okej, bądź tam sobie, no bo chcemy nasze dzieci chronić i się boimy o nie. Tak samo jak się boimy, kiedy dziecko pierwszy raz idzie samo do szkoły i uczymy, jak ma przejść przez pasy, żeby było bezpieczne. Tak samo jak się boimy, kiedy dzieją się różne rzeczy w tak zwanym realu. I tak samo się boimy w internecie. Ale to, z czym ja wychodzę z lockdownu, to chyba z takim poczuciem, że im więcej kontaktu, tym lepiej. I wychodzę z takim spokojem, że
że można odpuścić kontrolę i po prostu być w kontakcie i pytać i słuchać i się interesować i że to procentuje tym, że dzieci do ciebie wracają i mówią, o mamo, gadałyśmy o tym, a wiesz, ja zobaczyłam coś takiego. Czy to jest groźne, czy to jest niegroźne? Mogę kliknąć, czy nie mogę? A gadałyśmy o tych zdjęciach, a tutaj zobacz, ktoś coś takiego wysłał i co ja mam z tym zrobić, tak się zastanawiam. Albo zobacz, dostałam takiego, nie wiem, takiego SMS-a, czy to jest naciąganie, czy to nie jest naciąganie. I że właśnie to budowanie kontaktu, to bycie z dzieckiem naprawdę procentuje. Naprawdę procentuje w tym, że tak jak mówiłeś, Marcin, że jak się coś stanie, to one do nas przyjdą i że wiedzą, jakby one same mają tę granicę, wiedzą, gdzie mogą pójść, a gdzie warto to sprawdzić dorosłym, bo to może być po prostu dla nich niefajne. Dla mnie to było jakieś takie odkrycie cudowne, że dzieci to mają. Wcześniej użyłaś tego słowa na samym początku, to samoregulacja. Mhm. Że to po prostu jest, jak pozwolisz się temu rozwijać, jak będziesz towarzyszył, towarzyszyła, to ta samoregulacja też się pojawia. Bo z moimi dziewczynami miałam parę takich sytuacji, że one właśnie mówiły, nie no dość. Ja naprawdę już nie chcę tego internetu. To brzmi może dziwnie, że nastolatki tak mówią, ale to padało. Powiedz mi, jak mogę sobie z tym poradzić, kiedy wszyscy moi rówieśnicy są na komunikatorze, a ja nie chcę tam być non-stop, bo to mnie wykańcza, a z drugiej strony mam problem, bo jak zajrzę raz na 5 godzin, to mam tyle wiadomości, że nie wiem, od czego zacząć. Ja sobie myślę, no naprawdę to jest wyzwanie. Ja też mam jedną fundację, którą wspieram jeden dzień w tygodniu i jak zajrzę na nasz wewnętrzny komunikator i mam tyle wiadomości, to ja nie wiem, od czego zacząć. I ja to czuję. I teraz nie wiem, jak córko ci w tym pomóc, jak to rozwiązać, ale usiądźmy razem i pomyślmy. Jak zadbać o twój kontakt i o twoją potrzebę bycia włączoną w grupę i akceptacji i bycia w kontakcie z rówieśnikami i jak zadbać o twój odpoczynek, o to, żebyś nie była cały czas w alercie. I żebyś mogła się samoregulować. I to jest konflikt dziecięcy czy dorosły, poważny, niepoważny. Dla mnie to jest konflikt super poważny, z którego ja się też mogę nauczyć. Bo ja się cały czas tego uczę, jak być w tym dobrostanie i jak się samoregulować i jak się nie dać ponieść tym tysiącom bodźców, które mamy. Więc mam poczucie, że ja wyszłam bardzo jakoś tak rozwinięta, w sensie, że to był dla mnie intensywny czas rozwoju właśnie dzięki tym wyzwaniom, które się pojawiały u moich dzieci. Ja się super dużo rzeczy nauczyłam. Nie na wszystkie pytania mam odpowiedź. Jeżeli ktoś z Państwa zna odpowiedź, jak zachować tę równowagę, to chętnie przyjmę dobre rady. Ale wciąż jesteśmy w procesie i się nad tym zastanawiamy. Wydaje mi się bardzo ważne, żeby oddzielić to jednak te nasze lęki i to, co my mamy, od tego, czego się boją nasze dzieci. Bo to też zauważyłam, że to są czasem zupełnie inne rzeczy i to też wychodzi w badaniach, że nasze dzieci, w ogóle nastolatki w Polsce się boją czego innego niż się boją dorośli. Często rodzice się boją na przykład kontaktu z nieznajomym, czy boją się tego, że ich dzieci wejdą nie tam, gdzie trzeba, albo że będą właśnie poddane hejtowi. A dzieciaki najczęściej boją się kradzieży danych, tego, że ktoś ich skompromituje, tego, że wizerunkowo pokażą się, będą widziane nie tak, jak chcą być widziane i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, to są zupełnie inne strachy, ale wszystkie wymagają zaopiekowania, bo mój strach rodzicielski też jest ważny. I mówiłeś, Marcin, o tych pozytywnych rzeczach. Ja jestem jak najbardziej pro i też tak uważam, że warto mówić o tych pozytywach, natomiast uważam, że te trudne rzeczy też wymagają zaopiekowania, nie? I że warto czasem, żebym ja jako mama usiadła i tak szczerze sama ze sobą przyznała, no tak, ja się tego boję. Ja nie wiem, jak sobie z tym poradzić, ja się tego boję. Może potrzebuję wsparcia innych rodziców, może potrzebuję pójść na jakiś webinar, na jakiś warsztat, poczytać coś, pogadać z kimś, kto ma podobne wyzwania. Ale nie po to, żeby się nakręcać w tym strachu, tylko żeby go uznać, że on po prostu jest i ma prawo być. Mamy prawo bać się o nasze dzieci, bo to jest też rzeczywistość, której nie znamy i chcemy je chronić, tak jak mówiłam. Więc chciałam ciebie też zapytać, jak ty z tym bardzo pozytywnym podejściem, które też podzielam, jak ty sobie radzisz z tymi strachami? Bo musisz mieć strachy jako tata. Masz 5 córek.
Wiesz co, nie wiem, czy nie udzieliłem tej odpowiedzi wcześniej. Kiedy już mówiłem o tym, jak chcę dzieci wprowadzać do internetu, czyli że ja jestem tym, który jest przewodnikiem pierwszym, również po tych złych, no nie mówię, że po darknecie od razu, ale że wiesz, po takich miejscach, gdzie no coś się dzieje, tak, że widzimy pewne, może nie złota dziejące się na naszych oczach, ale pewne echa, czy konsekwencje jakiegoś czynu, który został gdzieś popełniony. Ja tutaj mrygam okiem, wiem, że jesteśmy w asach internetu, Fundacji Szkoła z Klasą, ale mrygam okiem do NASK-u, który wydał bardzo fajne poradniki. Naprawdę chciałbym ich tutaj pochwalić, bardzo takie przyjazne dla rodziców, gdzie na 40 stronach są poruszone naprawdę takie właśnie rzeczy, na które trzeba uważać, czyli zjawiska FOMO, sextingu, sharingu, czy sharentingu, czyli takiego właśnie nagminnego udostępniania na przykład zdjęć dzieci. I tam uważam, że tam to zostało powiedziane bardzo dobrze i za każdym razem, słuchajcie, to jest bardzo fajne, że wnioski są bardzo podobne. Jeżeli tam na końcu są zasugerowane jakieś kroki, co trzeba zrobić, to zawsze jest tak, usiądź z dzieckiem, porozmawiaj, bądź tym źródłem mądrości w tej całej sytuacji, uspokój emocje, bo my często reagujemy emocjonalnie. Nie? Pierwsza rzecz to wyciągnąć wtyczkę od internetu, jak się dzieje zło. Tylko wiecie, no w ten sposób jakby nie nauczymy się reagować na to zło, znaczy odpowiadać, czy właśnie wycofać się, bo to też jest ważne. W ogóle taka asertywność w internecie uważam, że to jest wielka sztuka, bo internet jest ogromną, wiecie, internet projektują ludzie, którzy wiedzą doskonale od strony psychologicznej, jak nas przy tym internecie zatrzymać, zwłaszcza przy aplikacjach, przy mediach społecznościowych, ta słynna, już nie tylko facebookowa, ściana, która nigdy się nie kończy, tak, nigdy nie doskrelujemy się do końca, bo ciągle coś nowego się pojawia i tak dalej, i tak dalej. Ja bym bardzo chciał, żebym był tym, który na przykład założy dzieciom konta na Facebooku czy na innym serwisie społecznościowym i z nimi przez ten czas jakiś początkowy w tym pobędzie. I mówiłaś pięknie w ogóle o tej takiej relacji, nie o kontroli, tylko o byciu w komunikacji? Nie, inne słowo. W kontakcie. Jest cudowne słowo, które mam wrażenie, że dokładnie oddaje to, o co chodzi. To jest więź. Ja do niego bardzo często wracam w różnych tematach rodzicielskich, gdziekolwiek o tym mówię, że uważam, że to jest najlepszy taki firewall, takie zabezpieczenie przed doświadczeniem przez dziecka zła. Ale my o tym cały czas mówimy, tak, jeżeli coś się dzieje i dziecko idzie do ciebie z tym, jako do pierwszego adresata problemu, a na przykład ma 14-15 lat, to absolutnie wygrałeś rodzicielstwo, że nie idzie z tym na przykład do rówieśników, nie? Co mam z tym zrobić, nie? Nie wiem, mam jakieś problemy, nie wiem, ktoś mnie okradł w szkole czy coś takiego, idzie z tym do rodzica, czyli ma ogromne zaufanie, że ci powie na przykład o swoich problemach, czy na przykład w kwestiach internetowych również, idzie do rodzica i on, dziecko wie, że rodzic nie zareaguje nerwowo wyciągnięciem wtyczki z internetu, bo to też chyba wychodzi w badaniach, że dzieci się po prostu tego boją, że to będzie pierwsza reakcja rodzica, odcięcie od internetu, kropka, nie ma dyskusji. A to przecież nie o to chodzi, tak, te dzieci do tego internetu wrócą i ja bym naprawdę chciał, żeby one wchodząc do niego, na tyle je mogę, nauczyły się ode mnie tego wszystkiego, czego potrzebują, żeby w tym internecie być bezpieczne. I oczywiście, że będzie tak, że się wywrócą tu, tam, jest mnóstwo miejsc, gdzie my sami się potykamy jako dorośli, bo nas też nikt nie uczył wejścia do internetu, bo on się pojawił, kiedy my byliśmy dziećmi. Więc trochę na żywym organizmie, żeśmy to ćwiczyli, ale myślę, że na tyle, ile już w tym internecie funkcjonujemy, jesteśmy w stanie coś dzieciom od siebie dać. Że my mamy tendencję też jako rodzice często do mówienia różnych rzeczy, nie? Że w ogóle mamy, myślę, że bardzo dużo mówimy jako rodzice. Tak, dokładnie. I to, co się sprawdza u mnie, to zanim zaczniesz mówić, posłuchaj. I zadawaj pytania. A co tu się wydarzyło? A jak się z tym czujesz? Po prostu proste pytania i daj dziecku mówić. Jeżeli chce mówić, to też wygrałaś rodzicielstwo. Jeśli twoje dziecko przychodzi do ciebie i potrafisz słuchać. A z kolei z warsztatów z młodymi ludźmi zapamiętałam, że w trudnych sytuacjach, kiedy się coś dzieje, to były takie bardzo bolesne momenty, kiedy ja z nimi gadałam i się okazuje, że oni nie idą do dorosłych. Że jak się coś dzieje trudnego w nich życiu, to nie idą do dorosłych. I pytam, ale dlaczego? I wielokrotnie powtarzała się taka odpowiedź, bo będę oceniona. Bo usłyszę, że przecież sama jestem sobie winna, bo nie powinnam była tam wchodzić, bo nie powinnam była klikać, bo nie powinnam była wysyłać.
I bardzo bym chciała, żeby to wybrzmiało, ta informacja, że jeżeli do nas przychodzi dziecko, nawet jak coś napsociło, nawet jak nie powinno było czegoś tam zrobić, to nie oceniajmy, po prostu bądźmy tu i teraz i zobaczmy, ok, no sytuacja jest trudna, dzieje się to i to, ale to nie jest moment na szukanie winnych. To jest moment na przyłożenie plasterka i zaopiekowanie się tym, co się stało. Potem możemy gadać o konsekwencjach, o tym, co się wydarzyło i co można zrobić, żeby do tego nie doprowadzić. Ale ten strach przed byciem ocenionym i przed takim, przed tym, że dzieciaki usłyszą, no to po co to robiłaś? To po co tam wchodziłaś? W ogóle to jest nielegalne, nie powinnaś była. I one są wtedy bez wsparcia zupełnie. Bo i tak jest im trudno, a tym, co mówimy, czy co mówią dorośli, jeszcze im dokładamy tę cegiełkę do, czy ten kamień dodatkowy do niesienia na plecach. Mam wrażenie, że wiesz, powiedzieliśmy już tak dużo, że ciężko w jednym zdaniu teraz wyciągnąć esencję, ale może jakaś taka myśl, z którą na przykład ty chcesz zostać, żeby ona w tobie popracowała? Wiesz co, no ja siedzę cały czas w tym słuchaniu i w tym, żeby słuchać, jakie potrzeby nasze dzieci zaspokajają. Bardzo bliskie mi jest zresztą to podejście, które dużo mówi o potrzebach, czyli porozumienie bez przemocy. I myślę, że to rozwiązuje wiele rzeczy i też myślę o tej harmonii, która tutaj padła i w komentarzu, o której my mówiliśmy. No i harmonia to nie jest coś, co się osiąga raz na zawsze. To nie jest tak, że my, nie wiem, nagle będziemy super kompetentni, będziemy jako rodzice popełniać te błędy. Raz nam to wyjdzie, raz nam to nie wyjdzie. Nie jesteśmy idealni. Też mówiłeś, Marcin, o tym, że fajnie się dzielić z dzieciakami tym, co nam kiedyś nie wyszło, jak sobie z tym poradziliśmy. No więc wychodzę z taką myślą, no, żeby dążyć do coraz większej harmonii, ale też z taką myślą, że internet to jest życie. W sensie, że tak samo jak rozmawiamy o innych dziedzinach, tak samo gadajmy o sieci, nie róbmy z tego tabu. Mówmy o tym, co nas w tym zajmuje, z czego my się boimy, bądźmy w kontakcie z dziećmi. A ty z czym zostajesz? Jaką masz refleksję? Właśnie, że mam nadzieję, że oddemonizowaliśmy przez ten czas internet, czyli przez czas pandemii i czas naszego webinaru, że jakiś tutaj też kamyczek do tego ogródka żeśmy wrzucili. Czyli żeby przestać mówić o internecie, bo to chyba widzimy, tak? Jak się pojawia taki wątek czy temat w jakichś newsach takich telewizyjnych czy w takich mediach mainstreamowych, dzieci i internet, to najczęściej jest to kontekst negatywny. Znaczy bardzo rzadko widuję jedynki gazet, gdzie internet i dzieci są zestawione w kontekście pozytywnym. Naprawdę uważam, że to jest zakłamywanie rzeczywistości, że zło oczywiście istnieje i dzieje się w internecie, ale ono jest naprawdę, jest go mniej niż więcej, że więcej dzieje się dzieci, rzeczy pozytywnych i dobrych. Naprawdę warto zerknąć do różnych badań, gdzie są na przykład świetne badania pokazujące, przeprowadzone wśród młodych, chyba jeszcze niepełnoletnich, czyli nastolatków, czyli dzieci, które już tworzą coś w internecie, jeszcze nie są pełnoletni, ale już mają na tyle rozwinięte kompetencje, czy takie poczucie odpowiedzialności, że nagle się okazuje, że ten internet stał się dla nich taką trampoliną rozwojową. Ja bym chciał takie jedynki gazet na przykład czytać, nie? Żeby takie rzeczy wybijać, bo one mogą być dla nas jako rodziców inspiracją. Ja wychowuję dzieci nie do świata mojego, czy moich nostalgii, ale do świata przyszłości, którego jeszcze trochę nie znamy. I musimy je uzbroić dzieci w takie kompetencje, które będą również aktualne za 10 lat. Taki wniosek, taki skromny wniosek na koniec. No ale myślę, że tak trzeba wychylać się jednak, nie, w tym wychowaniu dziecka do tego świata przyszłości, a nie do świata, który jest teraz. To tak.